lutym wejdą w życie zmiany w kursowaniu autobusów w Poznaniu. Będą dotyczyć północno-zachodnich dzielnic miasta. Mowa o Podolanach i Strzeszynie, a także częściowo o Piątkowie i Winogradach. Początkowo zmiany miały nastąpić szybciej, z początkiem roku. Jednak przez niedawno otwarcie wyremontowanej trasy kórnickiej miejscy urzędnicy postanowili przesunąć je na później. Chcieliśmy teraz dać sobie czas na obserwację, jak ten cały układ funkcjonuje, po to, żeby wyciągnąć też wnioski, czy wszystko jest tak, jak było planowane. Też zależy nam na tym, żeby pasażerowie się przyzwyczaili do tego układu, żeby mogli z niego jak najlepszym stopniu korzystać. Lutowe zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzą nową linię autobusową 197. Połączy ulicę Puszkina na Strzeszynie z osiedlem Sobieskiego na Piątkowie. Dłuższą trasą pojedzie 170, bo skończy bieg na pętli przy Sobieskiego. Za to linia 169 skróci swój bieg i zatrzyma się na osiedlu Wichrowe Wzgórze. Zmienioną natomiast trasą pojadą m.in. linie 146, 171 oraz 178. Wiąże się to z szybkim rozwojem osiedli na Strzeszynie. Zarząd Transportu Miejskiego, zapowiadając zmiany, mówi o zwiększeniu komfortu dla mieszkańców. Pełną listę zmian mogą Państwo zobaczyć na stronie internetowej poznańskiego ZTM. Klaudia Stephens, Puls Dnia.